Cześć! W dzisiejszym nagraniu chciałbym pokazać małe, niepozorne, ale ciekawe i raczej rzadkie urządzenie, o którym w gruncie rzeczy sam bardzo mało wiem. I tutaj bardzo liczę na pomoc tych osób spośród Was, które być może będą potrafiły tę lukę w wiedzy uzupełnić. To jest ręczny odkurzacz typu skrzat, montowany na drewnianym drążku. Kupiłem go bez tego uchwytu, ale pasuje tutaj właściwie dowolny kij od szczotki. Od razu dodam też, że to urządzenie nie ma oryginalnej ssawki. Tę ssawkę pożyczyłem od radzieckiej czajki, ale nawet ona tutaj nie pasuje. Musiałem ją prowizorycznie zamontować przy pomocy kawałka rurki PCV. Chciałem po prostu, żeby ten odkurzacz prezentował się jakoś w kolekcji. Natomiast worek na kurz jest oryginalny, w każdym razie taki był w komplecie. O takim odkurzaczu nie znalazłem dotąd żadnych informacji. W internecie widziałem chyba tylko jedną archiwalną ofertę sprzedaży podobnego urządzenia. Nie wiem nawet z jakiego dokładnie okresu czy roku pochodzi ten odkurzacz. Na obudowie znajduje się tabliczka znamionowa z nazwą producenta WZSE M18 Warszawa. I tutaj od razu przyznaję, że nie jestem pewien. Najprostszym skojarzeniem z tym skrótem jest Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych. Podobną nazwę faktycznie stosował znany z produkcji różnych silników i urządzeń warszawski Wamel. Na przykład w latach 70. firma działała jako Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych. Niestety ja nie znalazłem określenia Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych. Znalazłem w internecie fotografię starego silnika z podobnym oznaczeniem WZSE Warszawa Okęcie i to teoretycznie mogłoby się zgadzać, biorąc pod uwagę lokalizację zakładów w Wamelu przy ulicy Krakowiaków, tuż obok Fortu Okęcie. Z drugiej strony Okęcie to generalnie rejon przemysłowy, w którym siedziby miało i ma do dzisiaj bardzo wiele różnych firm. Na tabliczce znamionowej z silnika, którego fotografię znalazłem w internecie, jest też symbol M18. Takie samo oznaczenie pojawia się na tym odkurzaczu w górnym prawym rogu tabliczki. To jest oczywiście symbol przypisany w czasach PRL-u do konkretnego zakładu. Znalazłem nawet na portalu Elektroda niepełną listę z wykazem takich symboli i nazwami kryjących się za nimi przedsiębiorstw, ale niestety akurat litery M tam nie było. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, może ktoś z Was ma dostęp do takiego pełnego wykazu. Na tabliczce znamionowej na odkurzaczu są jeszcze takie podstawowe dane jak numer fabryczny urządzenia, w tym przypadku 1818, napięcie i moc 100 W. Sama konstrukcja tego odkurzaczyka bardzo przypomina niemieckiego Kobolda z lat 30. XX wieku. Zresztą niemiecka nazwa Kobold oznacza w tłumaczeniu na polski właśnie skrzata. Czy to przypadek, czy te odkurzacze były w jakiś sposób licencjonowane lub faktycznie oparte na dawnej niemieckiej konstrukcji, nie wiem, nie mam pojęcia, ale nie jest to w przypadku polskich powojennych odkurzaczy wyjątek. Także produkowany w bakelitowej obudowie warszawski odkurzacz Syrenka, o którym opowiem innym razem, jest niemal w 100% identyczny z innym modelem niemieckiego odkurzacza Kobold. Na razie zostawiam Was z tymi domysłami i z prośbą o pomoc, a ja spróbuję szybko zajrzeć do tego odkurzacza. Fajny i praktyczny sposób montażu szczotek. Można do nich zajrzeć bez zdejmowania obudowy silnika. Szczotka całkiem w porządku. No, tej szczotki albo nie ma, albo została w środku. Zaraz to sprawdzimy. Górna część obudowy trzyma się na trzech śrubach. Z
Są też trzy śrubki w dolnej części obudowy. Odkręcę je od razu. Silnik się bardzo swobodnie kręci, nie czuć żadnych oporów, nie czuć też żadnych luzów. Zdejmijmy górną część obudowy. O. Zaciekawił mnie ten przełącznik, ponieważ jest na nim coś napisane, a ja tego nie jestem w stanie zobaczyć, więc muszę go na chwilkę wykręcić. Ok, teraz lepiej. Zrobię też zdjęcie i dam zbliżenie. Tutaj jest na górze symbol prawdopodobnie zakładu, który wyprodukował ten przełącznik T4. Tutaj akurat w trakcie prac nad montażem tego nagrania bez problemu znalazłem informację, że pod symbolem T4 kryły się łódzkie zakłady radiowe Fonica, produkujące podzespoły telekomunikacyjne i elektroniczne, między innymi właśnie takie przełączniki. Silnik jest tutaj bardzo mocno wciśnięty w obudowę. Próbowałem go wyjąć, ale nie chcę się z nim szarpać. Widzę, że ktoś kiedyś tutaj, sądząc po śladach, próbował bardzo mocno wbijać jakiś śrubokręt czy coś takiego dla podważenia tego silnika. Nie wiem, być może trzeba by najpierw odkręcić te łopatki. Nie chcę tego uszkodzić, nie ma potrzeby wyjmowania całego silnika. Przeczyszczę to tylko troszkę, sprawdzę tę drugą szczotkę. Ona tutaj jest, tylko musiała się odczepić od dociskającej ją sprężynki, ale widać ją dotyka komutatora. Zmontuję ten odkurzacz z powrotem i zobaczymy, czy on działa. Tutaj już szczotka w środku jest, ona tylko nie wypadła na zewnątrz razem ze sprężynką. Ok, zobaczmy, co teraz stanie się, jeżeli spróbuję uruchomić odkurzacz. Urządzenie działa, myślę, że możemy też zamknąć dolną część obudowy.
i założę jeszcze raz ponownie tę prowizoryczną zsawkę od radzieckiej czajki, która przynajmniej jest też w troszkę podobny sposób pomalowana na zielono. Odkurzacz z krzat jest ponownie zmontowany. Obejrzenie silnika, jakichś większych wskazówek na jego ewentualne pochodzenie czy rok produkcji nie przyniosło. Nie było na silniku żadnych oznaczeń. W każdym razie na tej części, która była widoczna, nie chciałem tego na silnika na siłę wyciągać z obudowy. Na koniec będę chciał oczywiście zobaczyć, czy ten odkurzacz działa po zmontowaniu. Poza tym dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli będziecie w stanie pomóc w wyjaśnieniu wszystkich niepewności związanych z tym urządzeniem, będę oczywiście bardzo wdzięczny. Tyle na dzisiaj w tym krótkim nagraniu o budowie odkurzacza z krzat. W następnych nagraniach postaram się już niedługo pokazać przede wszystkim kilka nowych nabytków do kolekcji. Między innymi ten odkurzacz, jeden z najstarszych modeli produkowanych w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego. Powinienem też niedługo otrzymać odkurzacz Alfa 2 z 59 roku. Model z takim jakby ręcznie pisanym logo na obudowie. Do tej pory nie miałem tego odkurzacza. No i czekam na zamówioną archiwalną publikację, album wydany w 1986 roku na 35-lecie zakładów Zelmer. Mam nadzieję, że znajdę tam nie tylko opis historii zakładów, ale przede wszystkim szczegółowy opis produkowanych tam w Rzeszowie modeli odkurzaczy, zwłaszcza chodzi mi o te najstarsze. Tyle na dzisiaj, dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Czekam na Wasze ewentualne informacje o tym odkurzaczu z krzat. A ja teraz spróbuję go uruchomić i trochę nim poodkurzać.